Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w końcu doczekaliśmy się nowiuśkiej aktualizacji. Powiem wam, że już traciłem wiarę, że będzie dzisiaj aktualizacja, ale na szczęście Supercell się zlitował i wprowadził ją właśnie dzisiaj. W dzisiejszym odcinku zapolujemy sobie na Pana Pi i postaramy się go wydropić z darmowych skrzynek. Dodatkowo w dzisiejszych polowaniach będzie mi pomagał mój cudowny piesek Joystick, chodź tutaj, który właśnie tą oto łapeczką będzie otwierał skrzynki i mam nadzieję, mordeczko, że uda ci się szybciutko wydropić Pana Pi. A z okazji tej aktualizacji przygotowałem dla was przekozacki konkurs, który możecie wygrać właśnie Pana P. A jeżeli macie już go odblokowanego, no to możecie wygrać 350 gemów. Wystarczy, że teraz wbijecie w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu, dołączycie do mojego Instagrama, a po zdjęciem konkursowym, które w tym momencie się wyświetla, oznaczycie trzech swoich znajomych. A w tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka na Megaboxa. Gratuluję serdecznie. Moi drodzy, nie zapomnijcie jeszcze strzelić łapeczki w górę, 20 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek z moimi zwierzętami. Okej, joysticzek, tu masz łapkę. I klikamy pierwszą skrzynkę. Uwaga! Big Boxa trafił joystick i... Na razie nic. Czysto. Kolejna skrzynka. No dawaj. Też nic. Dawaj joysticzek. Kolejna. Jak najszybciej. Musisz otwierać jak najszybciej, bo zaraz ci się znudzi, byku. A w skrzynce 81 golda. Słabiutko, byku. Słabiutko. Okej, joysticzek. Kolejna skrzyneczka. Ja jakoś komicznie wyglądam z tą kostką w zębach. I o, Morty, Star Power, brawo joystick, zarąbisty jesteś, trafiłeś mi Star Powera, ale ja chciałem nowego zadymiarza. Na razie idzie ci bardzo dobrze. Jezuniu, jaką ty masz minę, wariacie. I uwaga, joystick, kolejny Star Power, udało ci się trafić. Tym razem Star Power do Ems, jak ty jesteś chłopie jakiś, nie wiem, mega fartowny. Dalej żujesz tą kostkę? Zobaczcie, jaki gościu, papierosek, te sprawy, nie? Dziękuję ci za to, kliknijmy kolejny raz. Pyk. I uwaga. 97 golda. Dawaj, teraz będzie postać, ja to czuję. Gemy były joystick. Pięknie. Powiem wam tak, moi drodzy. Joystick sobie poszedł, ale przyszła Iwunia, która też bardzo lubi kostki. Proszę. Tutaj dla pani, tak, ładnie. Ale chociaż musisz kilka skrzynek otworzyć nam, co? Łapką. Tak jest, pięknie. Dawaj, Iwi. Kolejna skrzynka. Kolejna, kolejna. O, jak ładnie złapała, widzieliście to? Jaka pczuta. O, Iwi trafiła Star Power. Już trzeci Star Power. Ja muszę więcej nagrywać odcinków z pieskami. Trzeci Star Power do Tika. Wow, kozak. Gdy Tik nie odnosi obrażeń i nie atakuje, odzyskuje punkt życia o 2 sekundy szybciej niż normalnie. Petarda. Teraz proszę o zadymiarza, Iwi. Kolejny Star Power! Iwi, co ty robisz? Ja dziękuję! Gwiezdna moc do El Primo! Star Power po Star Powerze? Co? Wy jesteście najszczęśliwsze pieski na świecie. Okej, moi drodzy, przyszedł znowu joystick do nas. Zmienić Iwi. Dawaj joystick, teraz ty troszeczkę poklika. Zostało 60 skrzynek tylko, wiesz? I mam nadzieję, że nam uda się coś wydropić w końcu. Jest! Joystick! Tak jest! Brawo! Brawo, piesku! Super, super! Widziałeś? Ledwo przyszedłeś, dwa kliki, czy tam trzy i od razu Pan Pi odblokowany! Brawo! Brawo! Tu masz zabawkę! Leć! Dobra, i po joysticku. Wow! Moi drodzy, co tu się wydarzyło? Czujecie to? Joystick odblokował Pana Pi! Tak jest! Już straciłem nadzieję, że... No, Mr. Pi... Pan Pi po polsku nie zostanie odblokowany z darmowej skrzynki, ale na szczęście się udało. Strzelcie łapeczkę w górę, no to może w następnym odcinku damy szansę, aby Iwi, czyli ta mniejsza, wydropiła nowego zadymiarza. Wow, co tu się wydarzyło, wariaciki? Sprawdźmy, co mamy jeszcze w sklepie. W sklepie mamy przez 6 dni mega skrzynki, 6 razy oferta i o, nie wierzę, nowe skiny. Z okazji chińskiego roku powrócił ten... Pierożkowy Darel jakiś, on jest piękny, ja zawsze go nazywałem Sushi Darel. Wow, nie będę na chwilę obecną kupował tych skinów, ponieważ z JJ-ką zawalczymy o te skiny, więc subskrybujcie kanał JJ-ki, link w opisie, w karcie też przypięty jest najnowszy jej odcinek. Dodatkowo jest Nita Koala w sklepie i Biedronkowa Bi, ale mam skinów do kupienia, ja dziękuję, normalnie... Nie mogę się już doczekać, kiedy będziemy nagrywali te odcinki. Mamy Pana Pi. O kurcze, w ogóle jakie jest nowe lobby, że tak powiem. Mamy już go w lobby. Dobra, od razu zagrajmy sobie gierkę solo. Nie wiem, czy będę go ulepszał. W sumie może otwórzmy kilka darmowych jeszcze skrzynek, żeby zdobyć punkty mocy. Bo te 6 megaboxów, jakbym otworzył, to bym może i go wymaksował. Ale to chyba...
specjalnie zrobimy sobie osobny odcineczek, moi drodzy, z tego i wam wrzucę, jak maksujemy Mr. P. I wtedy sobie takie zagramy już konkretne gierki, może jakieś duo z Pandą, więc jeżeli taki odcinek się pojawi z maksowania pana P, wbijcie, bo to będą z pewnością, będzie to z pewnością kompilacja najlepszych moich meczy właśnie tym oto zadymiarzem. Otwórzmy sobie jeszcze jakąś skrzyneczkę. Ile już mamy tych tiketów? Możemy ulepszyć? Jasne, za 20 ulepsz. Ulepsz. Wow, jak to teraz kozacko wygląda, to ulepszanie. Dobrze, brakuje mi jeszcze kilka punktów. Dobra, jeszcze gemy spadły z darmowej skrzynki. Dawno tego nie widziałem. Okej. Ulepszamy sobie go jeszcze na poziom wyżej. Pięknie, pan Pi. Co prawda poziom czwarty, ale już się nie mogę doczekać, aż go przetestuję. Wow, jaki kozacki nowy ekran wczytywania. Internet connection, czyżby? Wow, patrzcie, jak on kozacko rzuca i ta teczka podskakuje i zadaje obrażenia. Czekaj, 805 i 805. Mega szybko się otwiera skrzynki tym zadymiarzem. A tak mogę zrobić i otworzyć przez to? Mogę. Ale czat. Ale czat, moi drodzy. Dobra, tutaj daj na Majka, byśmy mogli podhaczyć. Bomba. Patrzcie, jak go tam porobię w ten sposób. Czy nie? Tak, przeskoczyła skrzynka i dobijam go. No nie wierzę, to jest po prostu taki aimbot. Mogę rzucać przez ściany. Zobaczcie, co się dzieje. Ona nie wie, że tak Mr. P może. Wow. Ojejku, jejku, jejku. Jakoś tak chyba super szybki. To on jeszcze nie jest, ten Mr. P. Dobra, i patrzcie, bomba. I teraz, baza domowa, tak to się nazywało, baza domowa. Tu ten jeszcze budzie się, w krzakach nie ma go. Okej, okay, bociki wyskakują z bazy domowej. I tą Ems bym pokonał. Trafię? Tak, dostała 1000 coś ze skrzynki. Tutaj szelka, w ogóle to jest moja pierwsza gierka Mr. P. I nie chciałbym właśnie zginąć przez to. Aj, skrzynka kiedy uderzy w ścianę, tu już dalej niestety nie leci. Wielkie starcie z tą Shelly. Baza domowa, baza domowa. Wow, okej, okay. 700 HP, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. To jeszcze można wygrać. To jeszcze można wygrać. Dostała. Dostała i bomba. Jeszcze raz, hop. Woo. Nie. No co się tutaj dzieje, nie mogę jej dogonić. Tu przez ścianę, hyc. Hyc, obita. Obita. Tak, baza domowa. I dronik, jak już dojeżdża. Piękny winek. Mamy to, pierwsza gierka panem Pi plus 10 puszek. Wow, powiem wam, kozacka postać. Coś mi się wydaje, że będzie mocno konkurował on z moją ulubioną postacią, którą na chwilę obecnej jest Bi. Nie ma co czekać, lecimy od razu z kolejną gierką, moi drodzy. Mega kozacka postać. Już się nie mogę doczekać, aż odblokuję na nim Star Powera. Ale dobra, na początku skupmy się jeszcze na gierce. Druga gierka. Tanita dostaje przy ścianę, ona jest w szoku, że dalej jest obijana, znowu jest obita i znowu jest obita i teraz padnie. No i ja dziękuję, przecież to jest coś cudownego. Czy ta nasza baza rozwala skrzynki? Nie, skrzynki niestety nie rozwala. Coś mi się wydaje, że pan Pi dostanie niebawem nerfa, ponieważ jego atak jest no mega mocny. Zobaczcie, 2 razy po 1000 uderza w ciągu sekundy i to jeszcze jego ataki przeskakują. No nie mam pytań, jeszcze dron jest do pomocy. Wow, jak będę miał tego drona, który będzie dawał mu plus 3000 HP, zobaczcie, jeszcze raz obijam, bomba. Nie ma jak uciec, po prostu normalnie nie ma jak uciec przed jego skrzynkami. Ból, raz, dwa, trzy, uwaga, jeszcze raz, obijamy. Tu mój bocik go dojeżdżał, ból troszeczkę w szoku, z pewnością jest zdenerwowany, że już nowy zadymiarz jest grany, bo gościu z pewnością go jeszcze nie ma. Nie wiem, czy się nie wpakuje tak na minę za mocno. Dobra, dostał. W sumie mój dron go odkopie. Przecież to jest taki aimbot, że koniec. To jest wallhack. To jest chodzący wallhack. Teraz na mapach, gdzie będzie dużo oponentów, wystarczy, że... Aha. Nawet nie wiem, kiedy wygrałem. Dobra, sami się wyjaśnili nawzajem. Ja zgarnąłem pierwsze miejsce. Jestem mega zadowolony. Lecimy z kolejnym meczykiem. Co tu się wydarzyło? Nie dokończyłem wątku. Chodziło mi, moi drodzy, o to, że... Teraz jeżeli na mapie będzie dużo krzaków i będzie jeden na jeden i nie będziemy wiedzieli, gdzie na przykład jakiś Mortis, Shelly czy jakaś inna postać się skampi, to teraz wystarczy, że postawimy bazę naszą tą domową, z której wyskakują drony i dron automatycznie wie, gdzie ma lecieć, tak samo jak niedźwiadek Nity, więc powiem wam, zapowiada się naprawdę ciekawy sezon teraz. Brawl Stars, wow, ten ból jaki agresywny. Chodź, 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 byku, jak ja jeszcze bym ci wcisnął z dwie walizki. Pakuj walizę. Ty też. Ha!
Dobra, zróbmy tak, że postawię sobie tutaj bazę. Oni nie będą wiedzieli, gdzie jest baza. Więc koks. Koks totalny. Wow, wow, wow. Dron, dron, dojeżdżasz go. Tak jest, dziękuję. Dziękuję ślicznie, bomba, bomba, bomba. Co, gościu, jest w szoku, że przez ściany rzucam? I patrzcie teraz na to, hop. Wow. A ty cwaniaczku, uciekłeś, dobra. Stawiamy znowu bazę. I staramy się go obić. Bomba, 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 bomba. A, tutaj za mocno troszeczkę wjechałem z tych walizek. Okej, okay, hop. Już mam 6 kubów. Kolejny meczyk, wam powiem, że taki jest na easy. Okej, okay, mój dronik już znalazł target. Leci. Nie ma nawet na co czekać. Od razu on wjeżdża w tą Shelly. Shelly spali na niego ulta? Dobiją! Dawaj, dronik, jedziesz z tą szelką! Liczę na ciebie. Wiem. A, dobra. Nie dokończyłem wątku, chciałem zrobić, żeby ten dron pokonał tą Shelly. Myślałem, że ona go na pewno zabije i że kolejny będzie musiał wyjść i specjalnie chciałem jej dobijać, ale jak widzicie, kolejny win z rzędu, co tu się wyrabia? A tylko mam 4. poziom, przypominam. Sprawdźmy sobie, moi drodzy, jeszcze nowy tryb, ponieważ jeszcze go nie grałem. Tutaj musimy się utrzymać jak najdłużej w strefie. A, mapa jest, nazywa się One Point, czyli jeden punkt. No i postaramy się jakoś tutaj przejąć ten punkt i wygrać, co? Bomba, bomba, bomba. Dalej na Majka nie ma. Musimy się utrzymać 3 sekundy z tego, co kojarzę. Dobra, hop, hop. Dobra, tutaj postawię bazę na środku, na żywioł. Zobaczcie, co się dzieje. 1-0 jest. Cały czas trzymamy środek ostro. Drony tam obijają. Tego Bu jakbyśmy jeszcze właśnie zabili pięknie, żeby ten Bu tylko nam tutaj min nie wrzucił, bo inaczej będzie przypał. Jest 5 do jaja. Co się dzieje? Nawet nie mają siły jak podejść. To jest takie combo. Dynamite Ems i Mr. P. Zobaczcie, oni nawet nie mogą dojść do środka. Wow. Ja cały czas ich obijam walizkami. Dynamite tymi wielkimi swoimi ultami ciska na ślepo. Taki damage zadaje, że koniec. Dodatkowo jeszcze mój dron wyskakuje co jakiś czas. No to jest przez przesada. Ej, Nita, do widzenia. Do widzenia. 13-0. Została jeszcze minuta. Zaraz będą double pointsy, o ile dobrze kojarzę. Za 15 sekund? Czekajcie, nie, za 20 sekund dokładnie. Dobra, 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 dobra. Nita, 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 dawaj tą Nitę. Nie mogą zdobyć punktu, halo, gramy do zera. Wygrywamy to do zera, moi drodzy. Dobra, bo nasi padli. Ems nie śpi, Ems nie śpi. Okej. Czy mój dron może zdetonować miny? Może! Ale cudownie, nie sądziłem, że dron może zdetonować miny. Myślałem, że będzie po prostu nieczuty na to, ale jest git. Dobra, mamy double points, już jest 20 do jaja. Oh my gosh, co tu się wyprawia? Jeszcze tam walizki wcisnąłem na daleko im. Dobra, Dynamite leży. Co? Przecież my nie gramy z botami, o co tu chodzi? Dobra, Buch się troszeczkę wkurzył, wjechał w nas, ale poleciał za typkiem. Dynamite raz, Dynamite 2, Dynamite 3. Ems poprawiła. 30-0, 33-0. Zostawcie łapeczkę w górę, kozak tryb. Jak będę chyba w to grał, bo to jest naprawdę spoko. Jak ma się ogarnięte trójki, no to powiem wam, że tutaj winki będą się dały prawie że za każdym razem. Także moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy już macie odblokowanego Mr. P, albo inaczej Pana P. Oczywiście bierzcie również udział w konkursie na tego oto właśnie zadymiarza, do którego link znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, że musicie zafollowować Instagrama i pod zdjęciem konkursowym oznaczyć 3 swoich znajomych. Ja już się z wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się, zadymiarze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!